Dzisiaj mówimy o medycynie personalizowanej w onkologii. Jest to taka forma opieki onkologicznej, która jest adresowana bezpośrednio do danego pacjenta. Czyli uciekamy od systemu, kiedy jest opracowany standard postępowania dla dużej grupy pacjentów, na analizie dużej grupy przypadków i jak gdyby ten sposób opieki nad pacjentem jest po prostu uśredniony wynikami zebranymi z dużej grupy, a dedykujemy terapię, postępowanie, poradę, opiekę bezpośrednio do każdego indywidualnego pacjenta. Ogromnym takim przełomem w opiece onkologicznej była identyfikacja zmian genetycznych, poznanie biologii nowotworu, określenie znaczenia zmian genetycznych w transformacji nowotworowej i zidentyfikowanie takich zmian w komórkach nowotworowych, które pozwolą na opracowanie, na zaproponowanie pacjentowi sposobu postępowania terapeutycznego optymalnego dla niego, czyli taki, na który jego własny gust nowotworowy jest najbardziej wrażliwy. I taka metoda, takie badania genetyczne są możliwe na komórkach nowotworu pochodzącego od danego pacjenta i pozwalające na to, ażeby zidentyfikować takie zmiany genetyczne, które opisują ten nowotwór, czyli jak gdyby odkrywają takie cechy tego nowotworu, które to cechy można zablokować odpowiednim podejściem terapeutycznym. Już w tej chwili około 30% różnych nowotworów człowieka może być leczone drogą terapii personalizowanej. Na przykład w raku płuc około 10-30% pacjentów może być beneficjentami zastosowania takiego zindywidualizowanego leku, który działa na konkretną produkt zmienionego genu. I dlatego niesłychanie jest ważne, ażeby takie leczenie zaproponować. Ja w tej chwili mówię o diagnostyce, która jest celowana, która jest ukierunkowana bezpośrednio na guzy nowotworowe. Natomiast zupełnie odrębnym problemem jest opieka nad pacjentami z dziedzicznymi postaciami nowotworu. Dlatego, że w takich przypadkach nasze badania są ukierunkowane dwutorowo. To znaczy u pacjenta, który wystąpił nowotwór, leczymy chorobę nowotworową. Ale też mamy rodzinę tego pacjenta, mamy ludzi w rodzinie, których nowotwór jeszcze nie wystąpił, ale którym my badając na przykład komórki krwioobwodowe, określając cechy genetyczne w tych komórkach, potrafimy powiedzieć, że ten lub ten członek rodziny ma zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Czyli proszę dobrze zwrócić uwagę, w diagnostyce profilaktycznej dziedzicznego obciążenia chorobami nowotworowymi, badanie genetyczne zrzeczonej krwi obwodowej nie jest badaniem służącym rozpoznaniu nowotworu. My rozpoznajemy osoby, które mają większe niż populacyjne ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową. I w związku z tym diagnostyka genetyczna w tych przypadkach nie służy potem, aby indywidualizować terapię w sensie doboru leku, ale indywidualizować opiekę nad pacjentem w sensie opieki profilaktycznej, diagnostycznej, czasem podawanej chemioterapii prewencyjnej. W związku z tym jest to zupełnie odmienny tok rozumowania. Podsumowując, każdy pacjent ma prawo do tego, ażeby u niego, zanim rozpocznie się diagnostykę nowotworową, zanim rozpocznie się terapię nowotworową, zanim rozpocznie się poradnictwo nowotworowe, ażeby był zorientowany, w
jakie jest jego uwarunkowanie genetyczne, tak żeby każde nasze postępowanie od opieki profilaktyczno-poradniczej do opieki terapeutyczno-rokowniczej było oparte o jego indywidualne cechy genomu pacjenta bądź jego choroby nowotworowe.